Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wrzecią Gaming. Dzisiaj zapraszam was do Hello Neighbor. Akt trzeci. Telefon mi już wibruje, ale tak, dzisiaj sobie przejdziemy właśnie akt trzeci, przynajmniej spróbujemy. Ja już gierkę przeszedłem, więc nie pytajcie mnie, dlaczego mam wszystkie akty podblokowane. Ale tak, dzisiaj sobie właśnie przejdziemy akt trzeci, więc zapraszam do oglądania. Rozpocząć od tego punktu. Tak. Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie dosyć długi, ale skupimy się dzisiaj na tym, żeby odblokować piwnicę. Nie będę jej przechodzić, ale po prostu ją odblokuję. Oczywiście będę przechodził minigi. I myślę, że nawet minigierek nie będę wam pokazywał, bo są identyczne. Identyczne jak w becie 3, której nie nagrywałem. Ale to już pomyślimy, zależy czy odcinek będzie trwać, nie wiem, w momencie pół godziny, 40 minut, ale no minigierki musimy przejść, bo piwnicy bez tego nie zrobimy. Halo, halo, proszę mi otworzyć drzwi. Jestem w swoim mieszkaniu, a nie mogę otworzyć drzwi. O, ktoś pukał do nas. A zobaczcie, zobaczcie co tam jest, poczekajcie, muszę kucnąć. I to jest chyba meter, dobra, urządzenie do kontroli pogody, to jest chyba ruskie dzieło. No to ja w końcu będę mógł tu, o, jest. Dzień dobry. Do widzenia. I czytamy liścik, niestety. Grafika jest na tyle słaba, że nie możemy tam przeczytać treści listu. Chociaż w wersji na PC czy też na Steama się to da zrobić, ponieważ jest wszystko wyraźniej. No, w każdym razie pominąłem cutscenkę. Przypadkowo pominąłem cutscenkę, bo sobie zrobiłem obiad i musiałem zejść. No ale my wracamy. Jesteśmy obecnie. Wychodzimy z naszego domku. No i proszę bardzo. No, nasz dom jest oczywiście tutaj pozamykane. Okna raczej wybić nie można. Tu by się łom przydał, ale nieważne. No, czy wszystko się zgadza? Tam jest dom sąsiada, który jest w ruinie. Mogę to? Tak, nie mogę. Ale, o, to jest sceneczka. Słuchajcie, ja przechodziłem tę grę, więc no po prostu dzisiaj skupimy się na łomie i na karcie. Myślę, że minigierek nie będę wam pokazywać jak przechodzę, bo one są po prostu dokładnie takie samo jak w poprzednich wersjach. Wiecie o co chodzi, nie? Tu powinien być gdzieś klucz. Dobra, okej. Mamy kluczyk, zamykamy. Ja lubię mieć ład i porządek. Dzień dobry. Jaka rudera. Jaka urocza rudera. No i to jest nasze zdjęcie, więc to na 100% jesteśmy my. To był nasz dom kiedyś. Widzicie cienia? Tam był jeszcze ten cień. Już zniknął. No i co? Myślę, że dom się niczym nie różni. W to nie wchodzimy. Dom się dosłownie niczym nie różni. To jest nasze zdjęcie. Mogę to podnieść? Nie, ale zobaczcie, jakim byliśmy uroczym chłopcem. No, myślę, że tylko troszeczkę mamy kaczy ryjok. No i nasza główna postać odbiera telefon. No i tutaj cień się pojawia. Gościu sobie. Nie, na ludzie. Pójdę sobie spać. No i co? My zaczynamy akt trzeci. Dobrze, myślę, że na początek zrobimy sobie kilka pierwszych kroczków. Na pewno będzie nam potrzebne jabłko, żeby odblokować windę. Lornetki na razie nie będę potrzebować. Nie będę przychodzić tych eventów z ciastem urodzinowym. Będę się skupić na podstawowej rzeczy.
Ale może na początek spróbujmy uruchomić windę w domu naszego sąsiada. Mowa o tej windzie oczywiście. I teraz powinienem trafić. Pięknie, pięknie trafiłem za pierwszym razem. Teraz przydałby się jakiś karton, dzięki którym będę mógł wejść do jego mieszkania. W tym celu oczywiście wskakujemy na nasz parkour. On tam był. Wskakujemy na nasz parkour. Wskakujemy na nasz parkour i aktywujemy to przejście. Dziękuję bardzo. I teraz tak, tam jest klucz, ale jest i to. Czyli ta dźwignia. Nie trafiłem oczywiście za pierwszym razem, jak zwykle to bywa, ale jeżeli tą dźwignię... O cholera. No, no to mamy chyba lekki problem. Muszę znaleźć więcej obrazów, żeby mieć troszeczkę więcej prób. No, mam nadzieję, że uda mi się chociaż tam wejść. Udało się wejść, to jest chyba jedyne. No! Jestem w domu. Tego gówna już nie potrzebuję, bo pyk, mamy kluczyk, albo raczej magnes, który będziemy mogli wykorzystać przez... Gdzie jest klucz? Tutaj mam nadzieję, że wiecie, gdzie się udajemy, ale na początek spróbujmy odblokować sobie drogę ucieczki i być może już powinniśmy sobie otworzyć to. Bardzo mnie to cieszy. I pyk, wchodzimy. Bierzemy kluczyk. Cofamy się, cofamy. Nie! Ale mamy przy okazji nasz parasol. Nie chciałem... Nie chcę tego podnieść. Nie chciałem... Chciałem się cofnąć i szybko otworzyć kłódkę, no ale nam się to nie udało, chociaż nie możemy co ubolewać. Nie chcę tej, tylko chcę parasol. Dziękuję. Wyłączymy mu może monitoring, żeby nie majaczył i idziemy już od razu pójść wykorzystać złoty klucz i wykorzystać zielony, to znaczy zielony, niebieski, nie, nie rzucaj parasola, tutaj jest, dobrze, nie, tu coś czuję, że ten odcinek będzie dosyć długi. Otwieramy to. I teraz przyszedł czas na pierwszą minigrę. Pozdrawiam serdecznie. Szybciej. Proszę kasować. Szybko i zwiewnie. Dzień dobry pani. Do widzenia. No i tym sposobem właśnie przyszliśmy pierwszą minigierkę i zarazem mamy perka, dzięki którym będziemy mogli się ukryć przed naszym sąsiadem. A uwierzcie mi, że wszystkie perki przydadzą się w piwnicy. Ale jest problem. Muszę jeszcze tutaj wejść. W tym celu resetujemy nasz... Albo i nie. Teraz najważniejszą rzeczą dla nas jest globus. Którego jednak no, nie odlokujemy, dopóki nie znajdę gramofonu. A gramofon będzie nam potrzebny na przykład do tego, żebym... No, żeby sprawić, żeby roślinki urosły w tamtym pomieszczeniu dokładnie. Nie mamy do niego w tym momencie prostą drogę, więc poczekamy na noc. Dobrze, mamy noc, więc możemy do niego na szybciorga iść. Tylko musimy uważać, ponieważ Wilson złapał mnie dwa razy i to w tym samym miejscu, więc zakładam, że teraz będzie tam spacerować. Ale ja oczywiście nie jestem słabiakiem. Panie sąsiedzie, to nie będzie takie proste. To nie będzie takie proste.
No tak, no to was powiadomię, jeżeli będziemy tam, gdzie chcemy być. Jesteśmy tutaj, ponieważ muszę uruchomić pociąg, a tutaj mamy najprostszą drogę do właśnie tego miejsca, ponieważ my robimy tak i ciuchcia sobie jedzie. Oczywiście my nie jedziemy z nią, bo nie potrafię jeszcze nią sterować, ale możemy obserwować, jak ciuchcia niszczy zabezpieczenia, które Wilson postawił na kolejce. I miejsce, gdzie chce się dostać, jest. No i tak, teraz trzeba będzie poczekać, aż się zatrzyma na wszystkich stacjach. Teraz trzeba to zrobić bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie. Udało się. Uwierzcie, że nie zawsze mam tyle szczęścia. Pyk! Powinno być dobrze. Mamy gramofon. To się nagrywa? To się nagrywa. Tu jest pokój, dzień, do którego tak łatwo nie przejdziemy. Nie ma tak łatwo. Dobrze, teraz musimy oczywiście to sobie przytrzymać czymś. No i myślę, że chyba teraz powinniśmy udać się do. Cześć, Wilson! Ponownie idziemy tutaj, tutaj, nie tędy, nie tędy, nie tędy, tędy, oczywiście, że tędy. Idziemy zatrzymać pociąg, bo on może nas potrącić. O, jest ciuchcia, tylko no teraz będzie nam dosyć przeszkadzać. Powiedzmy, że wyczekajmy chwilkę. Dobrze, właśnie chwilka została wyczekana. I w tym momencie, tak, powinniśmy pójść teraz do pokoju z niebieskim kluczem, albo raczej pokoju, do którego potrzebowaliśmy klucza. To się nagrywa? Oczywiście, że to się nagrywa, bo ja tutaj gadam. A nie byłoby fajnie, gdyby się okazało, że to się nie nagrywa, ale całe szczęście się nagrywa. I czy my. Dobra, winda jest tutaj. A to zarazem oznacza, jeżeli, że jeżeli odpowiednio rzucimy. Bo jeżeli odpowiednio rzucimy, to powinna nam się ona załączyć. Oczywiście, jeżeli odpowiednio zrzucimy. Powiem wam, że to chyba będzie troszkę trudniejsze. O! Nienawidzę tego krzesła. Możemy to przynajmniej wykorzystać do rozbicia szyby, no nieważne. A jesteśmy właśnie w pokoju z roślinkami. Ciasta urodzinowego nie potrzebujemy. A tymczasem nasze roślinki rosną w oczach. A my zmieniamy ustawienia. I raszujemy do pokoju z globusem. Ja pamiętam jak. Gdzie jest mój gramofon? A, tu jest. Dobra, trzeba go teraz uspokoić i udajemy się do pomieszczenia z globusem. Pyk, proszę bardzo. I naszym oczom powinien się ukazać globus, którego wrzucamy do lodówki. Poinformuję was, kiedy to się uda. Jak wlecę do domu, no nie wlecę, nie wlecę, nie wlecę, wlecę na krzesło, dziękuję. Tym samym jednak, że powinniśmy teraz włożyć nasz glob i się zamraża. Tymczasem zajmijmy się czerwonym kluczem. Dobrze, w tym momencie mamy to, ale możemy to zrobić inaczej. Właśnie tak, mam nadzieję, że. Poproszę klucz. Poproszę klucz. To się teraz będzie tutaj glitchowało, ale mamy przy okazji nasz łom. Mamy nasz łom. To za chwilę sobie zostawię. Tutaj sobie zostawię, ale powinniśmy mieć tutaj łom. Hej. Oczywiście, że mamy łom, ale on jest gorący i trzeba go schłodzić. Okej. Okay. Łom się schładza.
I myślę, że mogę go zanieść do swojego domu, bo jeszcze mamy mnóstwo, mnóstwo pracy przed sobą. Składasz się? Jak miło. Mogę cię podnieść? Mogę. Teraz spróbujemy się skupić na karcie, ale żeby się na nią skupić, potrzebujemy ułożyć wszystkie rzeczy tam, gdzie powinny być. Czyli standardowo robimy krótkie cięcie i widzimy się za chwilę. Nawet nie wiecie, jakie miałem ogromne problemy z windą. Ale teraz ważne jest też. No właśnie, tylko teraz przez te roślinki nie mogę tutaj. Ważne jest również to, ponieważ my w tym momencie zastanawiacie się, co robimy. A my w tym momencie wypompowujemy wodę z pomieszczenia, w którym znajduje się gitara. No, ci, którzy tego nie wiedzą, no ja w każdym razie to wiem, i udajemy się do pomieszczenia z kartą. Tak sobie myślałem, że dostaniemy się do tego pomieszczenia z kartą inaczej. Poprzez pokój dzień, który znajduje się za drzwiami z pokojem noc. W tym celu, więc przepraszam Was za krótkie cięcie. To naprawdę było długie cięcie, ekstremalnie długie cięcie, bo no to było dosyć długie, prawda? Ale wracamy już na spokojnie. Wracamy, no tylko najwygodniej i najszybciej byłoby dla nas przejść tędy i później tędy. I właśnie w tym momencie idziemy sobie tutaj, a następnie do pokoju. Noc, a potem dzień. Dobrze. Nie no, mi się to podoba. Naprawdę mi się to bardzo podoba. Przynajmniej. No właśnie. Mamy to. Ale teraz możemy zrobić fajną rzecz, ponieważ możemy zablokować to, żeby to się nie zamykało, i otworzymy sobie drzwi, które są do właśnie owego pomieszczenia. No i proszę bardzo, jest gitara. Łom zostawiłem, wiecie, łom zostawiłem sobie w tym pokoju z windą, ale sobie zaraz po niego pójdę. I teraz tak, mamy poduszkę. To jest quest, w którym musimy wszystko poukładać na swoje miejsce. Mamy czapkę. O, czapka jest tutaj. Czapka jest tutaj. Myślę, że nie, minigierek wam nie będę pokazywać, bo nie ma sensu tracić czasu na jakieś minigiery. Ja sobie je przejdę, no i co? Teraz to powinno być tu. To jest odwrotnie, ale myślę, że nic się nie stanie. Czegoś zapomniałem. Jest to, jest to, jest to, jest. Jeżeli wszystko dobrze ułożyłem, to powinno się otworzyć. Ale oczywiście się nie otworzyło. Sprawdzamy, czy to działa. Tak, otworzyło się. I teraz tylko trzeba w to trafić. No nie, no nie. No i trochę to zajmie, zanim tam trafimy, więc. Nie, nawet nie będę robić cięcia, bo w sumie teraz, jak się nad tym zastanawiam, to nie jest takie trudne. Proszę bardzo. Teraz się szybciora cofamy po łom i otwieramy piwnicę. No i później przechodzę minigierki, ok? Dobrze. Cholera jasna. Schowaj się w szafie. Teraz, no i teraz się zaczną schody, ponieważ będę musiał łomem odblokować piwnicę, co trochę zajmuje. Dlatego musiałbym go czymś rozproszyć. Myślę, że magnezu już nie potrzebuję. Czy on tam jest? O cholera, tam jest. Wiecie co? Musiałbym
zrobić, żeby on sobie stąd poszedł. Żeby miał troszeczkę czasu na otworzenie wszystkich rzeczy. W tym celu myślę, że się nie obrazi, kiedy wybiję mu jakąś szybę, na przykład tą. No, miło, bardzo miło. Dobrze. Szybko. Nie, nie, nie właś tam. Nie. Cześć, Wilson. Miło poznać. Wilsona nie ma w pobliżu? Idziemy po kartę. Dobrze, moi drodzy. Otworzyliśmy piwnicę i ja będę przechodzę teraz minigierki. Dobrze, moi drodzy. Przeszedłem dwie minigry ze szkołą. Ale to mi się później zbugowało i znowu działa. Przeszedłem też minigierkę z Double Jumpem, więc myślę, że odcinek Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale Brzecią Gaming. Do zobaczenia i cześć!